Antek, czy ty czujesz, że dałeś radę, że poradziłeś sobie ze swoimi problemami? Bo wiesz, zdaniem niektórych to na przykład ty już w ogóle nie powinieneś nigdzie się pojawiać, w ogóle w niczym brać udziału i tak dalej. A pomimo wszystko angażujesz się w nowe projekty, dostajesz nowe role. Wiesz co, no, czas nie stoi w miejscu. I ja też gdzieś muszę się rozwijać, muszę pracować. I no teraz gdzieś tam stawiam na to, żeby po prostu żyć i z jakąś taką nową energią podchodzić do różnych swoich zadań. I nie chcę niczego zapeszać, ale gdzieś no powoli gdzieś tam te sprawy porządkuję. Natomiast no, przede mną jeszcze daleka droga, ale pracować chcę, pracować na szczęście jeszcze ludzie też ze mną chcą, więc dopóki tak będzie, to gdzieś będę starał się robić to, co staram się robić zawsze najlepiej dla właśnie widzów i cieszę się, że teraz będzie można zobaczyć mnie w filmie, który liczę na to, dobrze się obejrzy. Tym bardziej, że przed nami zapowiada się deszczowy weekend, także zapraszam Państwa do kin na Porady na Zdrady 2. Będziemy bardzo, bardzo mocno trzymać kciuki. Anteka, czy ty na przykład chciałbyś, żeby to twoje życie prywatne było spokojniejsze, żeby udało ci się poukładać relacje z Asią? Wiesz co, ja tutaj nie chodzi o to, czego ja chcę, tylko chodzi tutaj o to, żeby po prostu sprawy gdzieś poustalać, porozwiązywać, pokończyć i żeby po prostu móc żyć i funkcjonować. Więc tak naprawdę dużo gdzieś tam jeszcze jest do zrobienia, ale idzie ku dobremu. Od kogo dostajesz najwięcej wsparcia? Wiesz co, jest sporo ludzi, którzy to wsparcie gdzieś mi dają i zawsze jestem wdzięczny za ich obecność. Oni doskonale wiedzą, o kim mówię, więc nie chcę się tutaj wdawać tutaj w szczegóły, bo musiałbym tutaj pochwalić za zbyt wiele ludzi. Natomiast no, na pewno moja partnerka jest dla mnie ogromnym wsparciem i też cieszę się, że dzisiaj tutaj ze mną jest. A czy były jakieś osoby, które cię zawiodły, które na przykład wcześniej były przyjaciółmi, a po prostu gdy to wszystko zaczęło się dziać w twoim życiu, odwróciły się i nie możesz na nich liczyć? Ja na to w ten sposób nie patrzę. Jeżeli ktoś po prostu ma do mnie jakiś problem, no to pewnie będzie go miał już tam zawsze. Natomiast wiesz, no ja staram się otaczać prawdziwymi gdzieś tam ludźmi te relacje moje, żeby były gdzieś szczere i przyjacielskie. Więc ja nie czuję się tutaj przez nikogo aż tak zdradzony. Być może, że powinienem gdzieś może się przejmować czasem jakimiś ludźmi, ale no, staram się po prostu skoncentrować na dobrych rzeczach, pozytywnych i robić swoje.